Cześć, witajcie. Festiwal Wdzięczności już za nami. Kolejna edycja za rok. Chciałem Wam szczerze, z całego serca polecić ten festiwal, bo jest to wyjątkowy festiwal. Pokazuje, że wydarzenia niebiletowane, tworzone organicznie, mają sens i tutaj przyjeżdżając, tak naprawdę ty nie jesteś jedynie gościem, tylko możesz razem współtworzyć ze wszystkimi ten festiwal właśnie z tego względu, że każdy z nas, nie musząc płacić za na przykład wejściówki, jest elementem tego wszystkiego. No mówię, kurz już opadł, zostały bardzo wspaniałe wspomnienia, zawiązane ciekawe relacje i widzimy się za rok. Wszystkiego dobrego, cześć. Hej, mam na imię Oskar, mam 18 lat. Przybyłem do tego miejsca, powiedzmy, można powiedzieć, ze swego rodzaju przypadku, z takiego połączenia. Tata mnie tu zabrał. Pierwszy raz mam okazję być w takim miejscu. I to, co jestem w stanie stwierdzić śmiało, że jest cudownie. Że wiek nie ma znaczenia. Możesz rozmawiać z ludźmi, którzy mają 40-50 lat, jak z rówieśnikami. To jest piękne. Spałem dzisiaj 3 godziny. Mimo to, że spałem 3 godziny, emanuję sporą energią, dlatego że całą noc graliśmy przy ognisku, śpiewaliśmy. Energia emanująca w tym miejscu, z ludzi, ten przepływ cały, po prostu daje siłę, energię. Słońce, natura, to połączenie. Nie potrzeba dużo snu, nie potrzeba dopełniaczy, nie potrzeba używek. Tutaj wszystko płynie samo, naturalnie i to jest cudowne. Polecam młodym osobom przyjechać tutaj, spróbować, zobaczyć jak tutaj jest, poobserwować. Niekoniecznie jakoś się nastawiać po coś konkretnego, tylko po prostu przyjechać i zobaczyć. Dziękuję. To jestem gotowa. A skoro start i jestem gotowa, to serdecznie Państwa witam z Festiwalu Wdzięczności, a właściwie już jego finiszowania. Impreza, jak co roku, z tego co słyszę, bo drugi raz pod rząd byłam, udana bardzo. Z każdym rokiem widać, że ta przestrzeń tutaj się rozświetla, przybywa coraz więcej ludzi. Premiera płyty Marshall 2 odbyła się dwukrotnie w tym miejscu i to chyba jedyna taka premiera, jaka w życiu mi się przytrafiła, że była podwójnie. I w sobotę wieczorem i później w niedzielę. To jest właśnie ta płyta. Ja serdecznie Państwa zachęcam do nabycia wersji CD, a także wersji cyfrowej, ale gdyby ktoś zapragnął Marshalla 1, albo nie ma świadomości, nie wie, no bo mógł nie wiedzieć, jeszcze jest Marshall 1. Obie kalibrują się bardzo wysoko w skali Davida Hawkinsa, Marshall 2 wyżej. Wrażenia po festiwalu? Czuć tutaj taką właśnie naturalność, swobodę i to chyba tam nie jest najważniejsze. Życzliwość ludzi, miłość, wsparcie, naturalność, na którą stawiam odkąd pamiętam lub ona stawia też na mnie, więc tak się to wszystko pięknie tutaj zazębia. Cudowni ludzie, pyszne posiłki, no podziękowania dla organizatorów, dla wszystkich, którzy sprawili, że ta impreza ponownie wybrzmiała cudownie. Dziękuję z tego miejsca dla wszystkich, którzy się zajmowali dźwiękiem, sprzętem, muzyką i zapraszamy na przyszły rok. Ja też postaram się tam być, jak przestrzeń pozwoli. Także pozdrawiam kolorowo, marszalowo. Jeszcze są do nabycia koszulki, które właśnie można było nabyć podczas tego festiwalu. Obraz z wizerunkiem obrazu Serce Marszala. Patronat medialny, serdecznie pozdrawiam Nieznany Świat oraz organizatorzy Festiwal Wdzięczności. Więc wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. To chyba by było na tyle. Słonecznie, pięknie i bezpiecznie. Witam wszystkich oglądających nagranie z Festiwalu Wdzięczności 2024. Jestem Maria, przyleciałam tutaj z Liverpool z przyjaciółmi. Zostałam zaproszona do udziału w festiwalu i poprowadzenia gimnastyki porannej. Jako że czuję
to jest moja praktyka poranna, codzienna, zwana praktyką Kunda Dance. To jest połączenie w ruchu, przy muzyce, jogi, tai chi, qigong, pracy z oddechem i tańca spontanicznego. To jest autorski program według Mai Fienes, pianistki, kompozytorki, nauczycielki jogi, która opracowała podkład muzyczny i cały układ taneczny. I tym zarażam, to jest moja miłość, moja pasja, i tym zarażam tutaj uczestników w formie gimnastyki porannej, wprowadzenia nas w stan wdzięczności, radości, tańca. I to ładujemy baterie na cały dzień i z opinii uczestników, którzy opowiadają mi, jak się fantastycznie czują po takim porannym rozruchu, to jak w tym roku widać było, zatacza coraz większe kręgi, coraz więcej tych kręgów wokół mnie, coraz więcej chętnych do tej praktyki. Najważniejsze, że w radości, z uśmiechem do życia w podskokach. I to wszystko zadziewa się tutaj na wzgórzu wdzięczności pod Smolnikiem. Ja nazywam ten festiwal festiwalem cudów, bo takie cuda, małe i duże, tutaj się przydarzają na tym polu wdzięczności. Jestem przeszczęśliwa, że mogę tutaj pośród takich pięknych ludzi przebywać i chciałabym wrócić w przyszłym roku, działać dalej wraz z ludźmi w przestrzeni serca, porozumiewać się w takim przepływie energii między nami. I tyle. I cieszę się, że mogę tutaj być, i cieszę się, że jest tyle wspaniałych osób, ludzi wokół, z którymi razem spędzamy ten czas. Dziękuję i zapraszam w przyszłym roku na poranną praktykę wdzięczności i miłości przy muzyce i w tańcu. Do zobaczenia! Do tej przestrzeni pięknej, do tej pięknej przestrzeni serc chciałabym zaprosić w przyszłym roku. Jest z nami tutaj, nie fizycznie, ale jest z nami Ania Furmaniuk i Medycyna Nowej Ziemi. Jestem w trakcie lektury tutaj w Bieszczadach i ta książka krąży wokół. Mieciu Bielak zna temat, zna Anię. Tutaj chłopcy z Bractwa też znają Anię i chciałabym w moim imieniu zaprosić do tej przestrzeni Anię Furmaniuk na przyszły rok. Mam nadzieję, że będzie z nami. Ja już to czuję, że ona tu już z nami jest i podzieli się z nami jeszcze większą wiedzą, jaką posiada. Posiada ogromną wiedzę i chciałabym, życzę sobie, to jest moje pragnienie serca, że ona jest tutaj z nami na scenie i opowiada nam o medycynie Nowej Ziemi, którą tutaj, Nową Ziemię, budujemy razem. Aniu, zapraszam Cię w Bieszczady na Festiwal Wdzięczności, Festiwal Cudów. Do zobaczenia, kochani. Najlepszego. Niech płynie w lekkości i w przepływie.
Do zobaczenia. Aniu, z serca zapraszam. Czy zechcesz do nas przyjechać i oświecić nas swoją wiedzą i przybędziesz na ten festiwal? Z serca zapraszam w moim imieniu i mam nadzieję tutaj przybędziesz. Do zobaczenia. Cześć kochani. Zostałam poproszona o to, aby powiedzieć coś o festiwalu. W zasadzie to czuję, że największą wartością Festiwalu Wdzięczności jest miejsce, bo są to Bieszczady. Jest tu przepięknie, atmosfera, która tutaj jest, myślę, że przede wszystkim wynika z natury, która tutaj jest. Rzeki są przepiękne, szerokie, płytkie, las, który chłodzi, wiatr, który tutaj zawiewa, mgła, która się tutaj pojawia. To jest chyba największy urok dla mnie. Jest to w zasadzie kameralny festiwal. Takie mam poczucie, że jest kameralny. Ma dużą różnorodność ludzi i to jest ogromna wartość, tak czuję, bo tak naprawdę każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Ja jestem akurat osobą, która tutaj przyjeżdża do pracy, więc tak nie za wiele jestem w stanie powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co się wydarza, bo jestem istotą, która tworzy swoją przestrzeń tutaj, taką mikro swoją, do której zapraszam. I tam się dzieje taki mini festiwal za każdym razem, więc z tej perspektywy swojego małego mini festiwalu serdecznie wszystkich zapraszam na Festiwal Wdzięczności w przyszłym roku. Hej kochani, cudowny Festiwal Wdzięczności w Bieszczadach 2024, ja mam na imię Michał Kurasiewicz, miałem tutaj zaszczyt zagrać na tej scenie. Mój projekt nazywa się Galactic Unity Rhythms, także zapraszam Was, jeżeli macie ochotę posłuchać. Co mogę powiedzieć o festiwalu? Cudowni ludzie, cudowne miejsce, piękna energia i zapraszam Was wszystkich za rok. Do zobaczenia, fruwajcie wysoko. Ten festiwal wdzięczności dał mi taką fajną obserwację procesów, które zachodzą, jeżeli chodzi o świadomość kolektywną, bo na co dzień tym się zajmuję jako filozof. I dlatego z perspektywy społecznej bardzo fajnie to wygląda i jak najbardziej zachęcam. Zachęcam ludzi, którzy mają ten pierwszy stopień tej konwersji filozoficznej, czyli takie zdziwienie, że tak można funkcjonować, tak można żyć, tak fajnie można po prostu być. I to jest miejsce dla takich ludzi, gdzie mają właśnie to zdziwienie. I serdecznie zapraszam. Fajnie, że jesteście, że oglądacie to. Wiecie, jestem w takim miejscu w Bieszczadach, które mnie zaskoczyło bardzo. Bo tak chodzę swoimi drogami i wibracyjnie rozpoznaję różne przestrzenie, a tutaj coś mnie przyciągnęło szczególnego. I to, co Mietek Bielak powiedział na samym początku w kontekście Festiwalu Wdzięczności, że to jest spotkanie przyjaciół i to mnie ujęło. Spotkanie przyjaznych serc. I ta wibracja sprawiła, że pojawiłem się tutaj i jestem przewdzięczny. To, co się tutaj wydarza, to, co się przejawia, jest po prostu tancem cudownym i no cóż. Bym powiedział, zapraszam Was, aczkolwiek to jest tak, że każdy idzie swoją drogą i odkrywa to tak w swoim serduszku. Czy to z nim rezonuje, czy nie rezonuje. Ja nie wiem, co będzie jutro, ale wiem jedno z tego swojego dzisiaj, że to miejsce dla mnie jest bardzo szczególne. Tak to rozpoznaję. Dużo wspaniałych ludzi, po prostu w których można się zakochać. Te otwarte serca, to ta wibracja, która sprawia, że nie szuka się jakiegoś biznesu, jakiegoś czegoś, że ktoś coś musi i tak dalej. Po prostu ta cała retoryka, która jest też tutaj na festiwalu, sprawia, że to jest jakieś szczególne miejsce, gdzie kładzie się przede wszystkim nacisk na to połączenie w sercu z innymi ludźmi, a nie na robienie biznesu, że tak powiem. Bo to coś, co jest w naszych sercach, to uczucie, jest po prostu czymś wiecznym, czymś bezinteresownym, czymś bezwarunkowym. Cud. Dziękuję Wam bardzo i najlepszego dla Was. No witajcie, piękne istoty.
Chcę się podzielić z wami wrażeniami z tego festiwalu, który się właśnie skończył, który był tak cudownym przeżyciem dla mnie. Niesamowitych energii, niesamowitych wibracji, tych pięknych, przepięknych istot, które tutaj współtworzyły wraz ze mną tą przestrzeń. Jestem w zachwycie dla takiej ilości tych istot, takich wspaniałych energii, które tutaj miały szansę się wzbijać. Niesamowite. Mam porównanie z rokiem poprzednim, właśnie jest dużo więcej lekkości, dużo więcej takiej prawdy, przejrzystości i piękna, które się objawiło moim oczom. Właśnie, także zapraszamy w przyszłym roku. Znamy już termin 24 lipca, tak, 24-27 lipca przyszłego roku, 25. I przy okazji tego festiwalu zapraszam, jeżeli ktoś poczuje wołanie, na wspaniałe warsztaty na Pomorzu, w miejscu Zakątek w Zaciszu, w Wodnicy, przy samej Ustce, gdzie są domki, gdzie jest taki staw, można pochodzić na wyspę po mostku. Będzie sauna do tego czasu. Na warsztaty pod tytułem Zauważ siebie, na chwilę zatrzymania w tym takim pędzie tego świata, tego w tym, żeby zauważyć, jakie procesy dzieją się w nas samych, przy tym, jak nasze myśli są wspierające, takie ciepłe, pełne miłości, a kiedy tylko pojawia się myśl właśnie, która nie jest wspierająca. I pokażemy różne ćwiczenia w cudownej atmosferze właśnie. Proponujemy taniec intuicyjny, rytuały saunowe, pyszne wegetariańskie jedzonko, które będziemy sami razem przygotowywać. No i myślę, że to jest żywy warsztat, więc popłynie najpiękniej dla nas wszystkich istot, które będą brały w nim udział. 13-15 września zapraszam z miłością do przestrzeni Zakątków Zaciszu na warsztaty Zauważ siebie. Dziękuję. Samego pięknego wszystkim życzę. Niech nam się darzy.